Witam serdecznie w kontynuacji z serii gry Diablo 4. To co ostatnio zrobiliśmy, to staliśmy się do Gumbaru, czy jakoś tak, to miasto. W każdym razie podejrzenie Lorata pada, że gdzieś tu się zadekował Eliasz. No i chcemy się tam gdzieś dostać, ale zanim ruszymy w pogoń za Eliaszem, to pojawiło nam się zadanie poboczne, od którego dzisiaj zaczniemy. Ja jestem Spooky i zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Ulaga. Potrzebujesz czegoś? A, tak. Byłem zdruzgotany na wieść o śmierci wuja w Gulranie, ale zawsze powtarzał, że to ja odziedziczę jego pierścień. I jeśli coś mu się stanie... Co prawda nie umiem walczyć, ale gdybym mógł iść z tobą i przeszukać ruiny rubieży spustoszenia, byłbym bardzo wdzięczny. Moja rodzina miała tu dom, a on zakopał błyskotkę, by była bezpieczna. Szczerze mówiąc, staruszek miał paranoję. Spotkamy się na miejscu. Oh, dziękuję. Mam nadzieję, że nadal tam jest. To dużo dla mnie znaczy. Dobra, wybierzmy sobie to zadanie. O, daleko to jest. Stąd będziemy szli. Jak go wyniosło? O. Widzisz tę bliznę? Ugryzł mnie kąsacz, więc go zagryzłem. No. Prawidłowo. Nie wierzę ci, ale prawidłowo. Przynajmniej nastawienie jest odpowiednie. Dobrze, że w tamtej wiosce, znaczy w sumie w tym obozie, z którego właśnie wyszliśmy, jest też punkt nawigacyjny. To przynajmniej powrót będzie w miarę prosty. Gdzie mnie prowadzi? A może on mnie w pułapkę prowadzi? Przecież na pewno sobie tu tak... A nie, jednak se stoi. Wśród bandytów. Ulagan. Ten, jak wspominałem, nie wiem gdzie dokładnie go ukryto. Dawaj pod drzewo. Ale to tutaj. Powinien być zakopany w tej okolicy. Mam nadzieję, że nikt go nie zabrał. Pomożesz mi go poszukać? No już wyciągam wykrywacz metalu. A nie, sorry, to nie to tysiąclecie. O! No bije mnie. Pierścień należał kiedyś do mojej ciotki. Dostała go od wuja. Zmarła jakiś czas temu. Krowa, bierz krowę. Powtarzała, że jest bardzo cenny. To dziwne, bo wuj nie był bogaczem. Może wartość sentymentalną. Bierz krowę, więcej warta niż ten pierścień. Pierścienia chyba tu nie ma. Cholera! Dlaczego go tu nie ma? Nie rozumiem! Przykro mi. Tego szukasz? Ej! To moje! Jak?
Pod Gulranem usłyszeliśmy, jak ciągle nawijasz o jakimś bezcennym pierścieniu. No to musieliśmy sprawdzić, w czym rzecz. A co nam za niego dasz? Wybaczcie, ale pierścień należał do mojej rodziny. Po śmierci wuja jestem jego prawowitym spadkobiercą. Doprawdy? W takim razie chyba muszę cię zabić, by go zdobyć, tak? Brać go! O, żebyście się czasem nie przeliczyli. Żyje, żyje. W krzaczory się ukrył. Oto twój pierścień. O, dziękuję. Zachowam go na... Zaraz. Co to ma być? To nie jest prawdziwe złoto! O, typowy wuj! Pewnie śmieje się teraz ze mnie z głębi piekieł! Wiesz co? Zatrzymaj go! No, błagam cię. Zabierz go do tego dziwnego kupca z wrzącej równiny. Ponoć zbiera bezwartościowe śmieci. Może coś za niego dostaniesz. A ja wrócę do domu. Potrzebuję chwili. O ile, że jednak jest bezcenny? Co za strata czasu. Gdzie mamy go zabrać? O! Tam też nas jeszcze nie było. O. Stąd chyba musimy iść. Na bank jest coś warty ten pierścień. O, kolejne zadanie się pojawiło. Wcześniej go tu nie było. To bierzemy. Bierzemy, będziemy robić zadania dodatkowe. Nie, nie mogę więcej. Zapach, ten smak. Ja nie zjem tego. Nie! O! To ja, Zolaya. Jestem tu. Nie jesteśmy w Gulranie. Jesteś bezpieczna. O, pewnie ją karmili innymi tymi ludźmi. I ma zwrotki. Zolaya, Oyuna? Nieznajome. Z Gulranu. Nie. Nie, nie, nie zbliżaj się. Odbija jej. Gdy wyjechałyśmy, nic jej nie było. Ale dziś... Coś w niej pękło. Chyba wiem, jak ją uspokoić. Ale nie mogę zostawić jej samej. Pomożesz mi? Zostawiłam zapas rzadkich ziół w kryjówce. W jaskiniach na północnym zachodzie. Przyrządzam z nich herbatę, którą uwielbia Oyuna. Być może ten zapach ją ukoi. Poza tym to dobry lek na niestrawność. Rumiany? Weź to i zabierz zioła, jeśli wciąż tam są. Proszę. Pospiesz się. Zostań tutaj. Niebawem wrócę. No nie tak niebawem. Chyba, że po drodze to będzie, ale nie jest. To zupełnie w drugą stronę. Tak więc idziemy tu. Ale dacie radę. Ops. Swoją drogą, idziemy do nowej lokalizacji, gdzie nas jeszcze nie było. Ale robale. Prowadzi nas przez jakieś pole eventowe. Bodkiem, bodkiem. Uda się. Niespecjalnie mi zależy na tych powtarzalnych zadaniach.
drodze ze skrzynki mogłoby coś wypaść fajnego. Ale... Nie wybuchaj. Dobra. No kurczę. Bierze i go wskrzesza. A, tu jeszcze kapliczka jest. Artylerii. To jest to, o, takie no. Też fajne. To szkoda, że wykosiłem wszystkich. No to by było tyle. Ale jest punkt nawigacyjny. To po prostu sam. Raka. Podobno może cię to zainteresować. Ach, tak. Co dla jednego śmieciem, dla drugiego, no wiesz. Co za szczęśliwy traf. Dobrze, że przychodzisz z tym do mnie. Ten pierścień ma mroczną historię chciwości. Wydaje się cenny, ale nie da się go sprzedać. Co gorsza, osoba, która pożąda pierścienia i go ukradnie, zostanie przeklęta. To będzie wyrok śmierci. Mam nadzieję, że za niego nie zapłaciłeś, ale lepiej go wezmę. Tak dla pewności. Zajrzyj jeszcze, jeśli trafisz na jakieś ciekawe artefakty. A co masz w zanadrzu? Nie masz nic innego? Myślałem, że coś takiego ciekawego będziesz miał, ale sklepik. No dobra. Teraz możemy pomóc Zolai. Też kawał drogi trzeba będzie przejść. Kryjówka Zolai. Nawet ma własną kryjówkę. Jaka zaradna dziewczyna. Złodziejka. Kasa, kasa, leci kasa. O, się wysypała z karbonu. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Paskudne larwy. Ja to tędy. Jaka przyjemna? Czy ty jesteś pewna, Zolaja, że to była twoja kryjówka? Strasznie dużo bandytów dookoła. Oho, chyba gości miała. O, budzili się.
Nie będziemy iść na piechotę. Tyk. Powroty są na szczęście szybsze i milsze. Mam zioła, o które prosiłaś. Jesteś! W końcu! Daj mi zioła! Nie! Nie! Wiem, moja droga. Daj mi chwilę, zaparzę ci herbaty. Już. Jak się czujesz, Oyun? O, chyba lepiej. Co? Gdzie? Chyba lepiej. Tak. Och, wybacz mi, Zolajo. Nie wiem, co mnie opętało. Poczułam ten zapach, a potem to miejsce. Nie masz za co przepraszać. To, co przeszłaś, musiało mieć na ciebie ogromny wpływ. A teraz wypij herbatę i odpocznij. Chyba się uspokoiła. Chwilowo. Gdy jej stan się poprawi, zbiorę więcej ziół. Dziękuję. Zaczekaj. Mam do ciebie prośbę. Tam leżą moje dzienniki. Weźmiesz je ze sobą? Proszę, zabierz je jak najdalej stąd. Jasne. Pewnie miła lektura o koszmarach. Te? Zbiór zniszczonych poplamionych stronic. Każdego dnia głód pali mnie jak ogień. Chcę być nasycony. Próbowałam się opierać, ale dają nam wyłącznie ludzkie mięso. W takich chwilach, przy zdrowych zmysłach, trzyma mnie nadzieja, że być może Zolai udało się uciec. Ale obawiam się, że głód w końcu wygra. I będę musiała mu się poddać. No, podejrzewam, że wiele osób by się poddało. Dobra, to możemy kontynuować. Tu jest. Rusz tropem Eliasza do pałacu Tyrana. Możemy kontynuować z wątkiem głównym. Wiele pytań czeka na odpowiedzi, przede wszystkim o motywy, oczywiście, Eliasza, bo wiadomo, ale też... Dobrze ta kabliczka tu była, ale też jak silny jest Eliasz. Zastanawiałem się nad planami Eliasza. Które z pomniejszych złych zamierza przywołać. To, co zrobił z Gulranem, jest wskazówką. Utopił miasto we krwi. Co oznacza, że jego celem musi być albo Duriel, albo Andariel. No, do tego samego wniosku doszli. Co ja? Duriel żywi się fizycznym bólem. Andariel lubuje się w umysłowej i emocjonalnej udręce. Jeśli Eliasz zdoła przyzwać pomniejsze zło, nieważne które, kolejne miasta podzielą los Gulranu. Jedyna nadzieja w tym, że nie ukończył jeszcze rytuału przyzwania. Oyuna twierdziła, że wejście... Jezu, nie dokończyli. Oyuna twierdziła, że wejście do tunelu jest ukryte... jest w ukrytej wnęce. To nam Lorat chciał przekazać. A my idziemy szukać tej ręki. Dawno się nie paplaliśmy w błocie. Miło, że mamy okazję.
ogóle. Bóle, pająki, wszelkie masi, potwory. O, o, pir. Potrzebuję więcej czasu. Jest cieńsza, to pójdźmy w tą stronę. Swoją drogą dysponuje jakąś magią w walce. Przed nami. O, to idę tu, moment, czekaj. O, daleko nie musiałem iść. No to dobrze. O, drzwi. Zapieczętowane. Ale są szpady. Dwie szable. Tak jak mówiła Ojuna. Otworzyło się. Ale co to? Darek, otwórz. Zgoła podejrzane, że się samo otworzyło. A, bo tam szpadę trzeba było nacisnąć odpowiednią. Dobra, nieważne. Chyba. Co to było? Jakieś głosy. Czemu tu zostaliśmy? Potrzeba więcej ofiar, więcej mięsa. I dostaniesz je, kiedy tylko Eliasz zakończy swoje wielkie dzieło. Co za dzieło? Wkrótce zobaczysz, Brolu. Ziarna, które zasialiśmy, przyniosą owoce. Gulran się odrodzi, a z nim... Co za dzieło? On się wkurzył. Eliasz ma zamiar przywołać Andariel do tego świata. Jej moc wzniesie nas na nowe wyżyny, a ty oczywiście będziesz miał więcej mięsa. A, chcę popatrzeć. Oczywiście, wielki Brolu. Będziesz honorowym gościem. Tu mamy odpowiedź, kogo? Andariel. No proszę. Tą koleżanką nie widzieliśmy się od wielu, wielu lat. Andariel, władczyni cierpienia. To ona jest pomniejszym złem, które chce przyzwać. Niebiosa, pomóżcie nam. Ciekawe, czy zmienią jej aparycję. Skrzyneczka jakaś lepsza. Uuu, złoty kostur. Zobaczmy. Swoją drogą, to też możemy otworzyć. Nie. Co tu mamy? O, będziemy mieli więcej obrażeń. Zadaje 42% więcej obrażeń od podpalenia wrogom, którzy mają mniej niż 50% zdrowia. Jeśli wrogowie są pod wpływem obrażeń z upływem czasu, których suma przewyższa ich punkty zdrowia, zadajesz im o 164% więcej obrażeń od pod... Okej. To jest całkiem dobre. To z czego zrezygnujemy? No. Chcąc nie chcąc trochę rezygnujemy, ale spróbujmy. Podpalenia mamy trochę. Druga lepsza skrzynka.
Pierścień jakiś. Przy każdym przeskoczeniu seryjnych błyskawic zyskujesz 1 punkt many. No to już jest takie se. Dobijać by powinno być łatwiej. Idziemy tego Brola poszukać, on tu gdzieś sobie łaził. Żeby nie był jednak tym honorowym gościem. Będziesz tu? Koleżko. Nie macie. No cóż, chyba nie trzeba było się spodziewać, że będzie czekać. Na górę. No. O Jezus. No. Ten, klaustrofobia. Lubię pootwierać wszystkie możliwe drzwi. Kolejna skrzynka. Nie płakałbym, jakby to były te złote skrzynki. Sara Tronowa Aliasza, no to dochodzimy do punktu. Pan wzywa do siebie, panie! Ej, nie dokończyła. Decyzja matki? Jest wytrzymała w polender. Potrzebuję czasu. Podpalaj, podpalaj. Wy też podpalajcie. Kolejny pierścień. Pokrwawione zwłoki. Makabryczna kolekcja niedojedzonych zwłok, skrawki i kosztownych ubrań pozwalają przypuszczać, że ofiary mogły należeć do rodziny królewskiej. Przypuszczać? Jak tu sala tronowa, to wleźli jak do siebie i zjedli. Co my tam dalej mamy? Pieczęć jakaś.
dobra. Wiecie, moi drodzy, to my z tą pieczęcią powalczymy w kolejnym odcinku, bo tam dalej to nie wiadomo, ile się zejdzie. Więc tymczasem zachęcam was do oceny tego odcinka, do jakiegoś konstruktywnego komentarza, oczywiście też do subskrypcji mojego kanału. A tymczasem żegnam się i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.